Zespawnowałem się w dość ciekawym miejscu. Widzicie to? Jest tutaj las, ale jestem jakoś dziwnie mały. Zobaczcie, normalnie jak jeden klocek. Patrzcie, jak się kucnę sobie, to jestem jak jeden klocek. No to dzisiaj będziemy zdobywali doświadczenie. Słuchajcie, każda kropeczka doświadczenia to jeden wzrost dla mnie, że będę większy. Zobaczcie, jaki jestem mały. Dosłownie jak malutkie jeden kłoda drzewa. No to nie wiem. Słuchajcie, zrobimy od razu sobie crafting, jakieś podstawowe itemy. Co nam daje expa? Musimy się zastanowić. Na sam początek może jakieś zwierzaki. Od razu będziemy mieli jedzonko. Następnie surowce, ewentualnie różne buteleczki z expem. Widzowie, oglądajcie do samego końca, ponieważ będzie się działo i na pewno będzie to mega odcinek ciekawy. Ja z chęcią bym poszedł. Jeszcze tutaj wioskę mamy, super, zobaczcie na to. Są krówki, świnki, wszystko, dobra. Zrobimy sobie podstawowe narzędzia, ciach. Zobaczcie, tutaj, cyk. Dobra, może po prostu kill off, a później wykorzystam go, żeby zrobić podstawowe itemaski. Wow, mamy pierwszego expa, słuchajcie. Uwaga, uwaga, zobaczcie. Pyk, dobra. I czy ja będę większy? Ej, gdzie jest mój experience? Halo, nie ma? Okej. Więcej doświadczenia, spoko. I exp. Więcej expa. Jest kolejny. Dobra, węgiel sobie przekopiemy, świetnie. Patrzcie, jak mało mi brakuje, żeby tylko troszeczkę expa zdobyć. Wow, może po prostu faktycznie najlepiej by było zwierzaki jakieś upolować. Ale dobra, jest tutaj trochę węgla, więc węgiel. Uwaga, teraz urosnę. Jest! Wow, jaki wielki się zrobiłem. Wow, ty... Normalnie jestem na trzy kratki, teraz patrzcie, mogę sobie się schylić. No to działa, widzowie, mamy to zrobione. Myślę, że powinniśmy jakoś spoko to wszystko rozegrać. Tylko najlepiej by było się przedostać na górę, tam gdzie był mój crafting table. I tam zdobyć, tutaj nie mogę wejść, nie mam wejścia. Dobra, zrobimy podstawowe itemki, takie żeby było można oczywiście wszystko sobie wykorzystać. Na pewno siekierkę. Zrobimy siekierkę, zróbmy jeszcze kill off taki zwykły. O tak, tak jest. Dobra, mamy to zrobione. No to teraz, jedyne co nam mi zostało, to upolować jakieś zwierzaki. Zobaczcie, mamy tutaj jakieś świnki, jakieś krówki. Nie, jeszcze pogoda się popsuła. Elo, 3-2-0. Pum. Jest exp, drugi level będę miał. Jest, jeszcze trochę. O, sorry konik. No muszę mieć expa, żeby być jak największym. Wow, urosłem, widzieliście to? Wow. Dobra, ja chcę expa, ja chcę jak najwięcej expa. Dobra, może kurczakami się zajmiemy, bo... ej, co jest? Z kurczakami jest trochę problem, bo one są malutkie. Okej, dobra, pokonamy je, pach, chodź tu. Ej, ciekawe, czy jestem większy, czy mam jakby więcej i więcej siły. Okej, wow, chodź tu. Dobra, zostało mi naprawdę już niewiele. Ej, jaki jestem szybki! Chodź, wow, urosłem, już mam trzeci level. Dawajcie, słuchajcie, musimy zrobić tego jak najwięcej. Dawaj, chodź tu, krówka, kurczak. Ej, on ucieka ode mnie, dobra. Kolejny, świetnie, to się bardzo dobrze ciacha. O, masz, ty, trochę jakbym był szybszy, co? Ej, wow, kolejny exp, dawajcie mi expa. Gdzie się najlepiej expi? Chyba w jaskini, co? Ale w jaskini to będzie trochę problem. Dobra. Dawaj, ja chcę być jak największy. Zobaczcie, tak. Kurczak, krowy akurat mają dużo expa, więc fajnie. Ej, niektóre dają expa, niektóre nie? Wow, będzie trzeba moby pokonać. Wow, patrzcie, jak jestem wysoki. Ej, teraz nie wejdę do wioski. No i mam problem. Dobra, poszukajmy jakiegoś sposobu, żeby tu wskoczyć sobie. Poszukajmy jakichś skrzyneczek. O, halo, teraz ja tutaj nie wejdę. Czy jest tu jakaś skrzynka? Proszę państwa, czy jest tu jakaś skrzynka? Jest problem, bo coraz bardziej głodny się robię. Dlatego weźmiemy sobie to. Słuchajcie, weźmiemy sobie oczywiście najbardziej potrzebną rzecz, czyli siano. Zrobimy oczywiście chlebek i będzie git. Ej, trzeba by było rozmnożyć zwierzaki. Ej, to jest pomysł. Słuchajcie, zróbmy oczywiście jak najwięcej chlebka, żeby oczywiście z niego skorzystać. No, to teraz tak. To. Słuchajcie, będziemy musieli rozmnożyć zwierzaki. Dzięki temu będziemy mogli oczywiście zdobyć więcej i więcej expa. Jestem ciekaw, jak ja będę wyglądał i jeśli będę mega wielki, czy ja w ogóle dam radę grać w to. O, jest skrzynka, ej, nie mogę zajrzeć do niej. Co jest? Czekajcie, pach. Jest,
Dobra, mamy w ogóle jakieś tutaj rzeczy, spoko. Ej, może chcesz się za coś zamienić? Mam jeden szmaragd, ale nie wiem, czy on mi coś cokolwiek da. Dobra, wydobędziemy sobie, patrzcie, tutaj więcej expa i zaraz piąty level, słuchajcie, zaraz piąty level. Dobra, nasionka się przydadzą, żeby kurczaki rozmnożyć. Tylko chodź kurczak, chodź tu i ty chodź tu. I proszę bardzo. I dawaj expa. I jest expa. Dobra, dobra, ty i ty. Dobra, macie. Uwaga, czy będzie experience? Doświadczenie. Wow, jest! Jestem jeszcze większy! Świetnie. Słuchajcie, myślałem, że wejdę do jaskini i tam sobie powykopuję dużo rzeczy, tylko teraz już nie jest to takie proste. Okej. Musimy spróbować przejść tego Minecrafta. No naprawdę, czy jest to możliwe? Słuchajcie, żebym ja się wkopał teraz w dziurę, to dosłownie bym potrzebował 3 na 3 kopać, nie? Taką dziurę głęboką. Wow. A to długo czasu by zajęło. Dobra, słuchajcie, zróbmy sobie 6 level i zaraz się wszystkiego przekonamy, czy warto było, czy nie warto było rosnąć. Dobra, i cyk. I ostatni chyba. Nie, dosłownie kawałeczek mi został. Nie ma tu nigdzie doświadczenia. Halo. Dobra, zróbmy sobie na sam początek... Tak jest. To. I mamy chlebo, zróbmy sobie chlebo, ciach, zrobione i tu, dobra, jest chlebek, coś się przycięło, poszukam może jakichś innych sposobów, żeby zdobyć expa, najlepiej to by było w nocy, walczyć z mobami, tylko jest problem, jestem zbyt duży, żeby wejść do jaskini po żelazo. No to jest problem. Dobra, miałem trochę siana, mogłem tutaj rozmnożyć. Okej, zróbmy inaczej. Po prostu pokonajmy sobie. Wow, jestem szybki. Wow, jeszcze większy. Tak jest, widzicie to, 6 level. Wow, to już nie jest takie proste. Już ciężko trafić w taką świnkę małą. Chodź tu. O tak, 6 level. Dobra, poszukajmy innych sposobów na zdobywanie expa. Urosłem na 7 level. Wow, no to pięknie. Ty, trzeba by było jakieś moby znaleźć. Może po prostu popływać. Wow. Ty, ja do tej jaskini chyba nie wejdę, co? Szkoda. Tak pięknie gdzieś tam żelazo. O, ktoś we mnie tu uderza. Kolego, co, chcesz zawalczyć? Dobra, to dawaj, sprawdźmy się, kto będzie lepszy. Tak jest. O nie, nie pokonasz mnie. O, jest kolejny exp. Ej, ciekawe w ogóle, jakbym skorzystał z łóżka, jakby to wyglądało. Ej, spróbujmy to zrobić. Może by tak po prostu łóżeczko wziął i położył się po prostu. Ała. Dobra, wróćmy do tej wioski. Słuchajcie, to śmiesznie mega wygląda. O nie, pół serduszka. O, do łóżka. Jak to może, gdzie ja mogę się skryć? Nie, tu już we mnie coś strzela. O, mam problem. Mam ewidentnie problem, tylko nie wiem jak go załatwić. Serio? Nie. O. Nie no, znowu jestem taki mały, wiecie co, no nie, Jezu, te moby to mnie pokonały bez problemu. Słuchajcie, no musimy znaleźć sposób jakiś inny, żeby tutaj urosnąć. Może po prostu pokonać go. O mąż, spróbujmy, zobaczmy, czy dostanę expa. O mąż. Dobra, czekajcie, on uciekał ode mnie. O mąż, chodź tu gościu, patrz. Ej, ziemniaka ukradł, no nie, no to jest bez sensu, nie będę go bił. No słuchajcie, to jest wieśniak, który sobie mieszka w wiosce, ale jestem bardzo mały, no co z tym kwiatem? Po co mi ten kwiat wywalać z nim? Nie chcę go. Dobra, zobaczmy, czy coś przypadkiem. Nie, no jestem tak mały, słuchajcie. O, szmarak, to mi się to podoba. Słuchajcie, jestem tak mały, że po prostu nie mogę wejść normalnie po tym. Patrzcie, po tym sobie próbuję. O, nie, no nie mogę. Dobra. Wiecie co, poszukajmy może po domkach, czy coś znajdziemy fajnego. To by było piękne. Wow, jaka skrzynia. Co jest grane? Patrzcie, butelek zaklętych. Wow, ej, to teraz mogę coś wykonać. Wow, żeby być większym. Ty, no to piękna sprawa, patrzcie. Wow, od razu urosłem. Ej, to jest piękne, żeby było prawdziwe. Ej, nie mogę przejść normalnie. Tu jest jakaś skrzynka, dobra, sprawdźmy, co jest w tej skrzynce. Czekaj, co, jak ja mam to teraz tutaj wejść? No halo, proszę państwa, no jak ja mam tutaj wejść, żeby sprawdzić, co jest w tej skrzyneczce? O, może w taki sposób, o. Wow, co to ma być? Ile itemsów? Ej, weźmiemy je, słuchajcie, zróbmy
Dozownik. Ej, mam pomysł. Zróbmy coś takiego, patrzcie widzowie na to. Ciach. Ciach i ciach. Chyba każdy wie, co ja zrobię w tym momencie. Uwaga, tak. Zrobimy coś takiego. Tutaj, tutaj. I teraz może lekkie małe opóźnienie. Redstone. I uwaga, teraz jak to jest już jedyne, co pozostanie, to zrobić coś takiego. Pyk, pyk. Uuu, tak, dobra. Słuchajcie, to teraz uruchamiamy dozowniki. Ciach, o nie, nie w taki sposób. Troszkę źle zrobiłem. Dobra, ale to nieważne, słuchajcie, to zaraz poprawimy, ale zrobimy mały myk. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. I 5, niech będzie, okej, okay. Niech tak będzie, już niech tak zostanie, ja już nic nie będę zmieniał, okej, okay, to w taki sposób, okej, okay. I teraz jedyne, co mi zostanie, to oczywiście to wszystko podłączyć. Dobra, wrzucamy tutaj butelki, patrzcie na to, po 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 i zaraz zobaczymy, jak duży mogę być, słuchajcie, jak duży mogę być, dobra, teraz jakoś to podłączyć mądrze. Czekajcie, wykorzystamy chyba wszystkie buteleczki, które mam. Dobra, ciach, ciach. Tutaj już jest 5, tutaj jest to. I będę jedną rzucał, słuchajcie. To będzie mocne. Dobra, to podłączymy sobie w taki sposób i chyba już wszystko. Jedyne, co mi pozostanie, to wejść tutaj i kliknąć tu czerwony proszek. Uwaga, pach. Okej, okay. Wow, patrzcie, jaki ogromny się robię. Wow, co jest grane, 10 level, 11, widzowie, jak ja rosnę. Jakie to ogromne, wow. Co tu się dzieje, zobaczcie, jak mi level rośnie. Coraz większy, dobra. Ej, nawalam. Ciekawe, czy uda mi się zrobić mega wielkiego matrunera monstrum. Wow, ile expa trafiam. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wow, mega mocne. Dobra, patrzcie, tu. Dobra, rzucamy butelki. Ciach, poszło. Dobra, proszę bardzo. Wrzucamy ich w najwięcej, ile się da. Ile expa, wow, 30 level już. Nie no, czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Patrzcie, rosnę. Będę większy niż ta góra, słuchajcie, która stoi tutaj za, na horyzoncie. Ej, ale laguje mi ostro. O, od tych buteleczek chyba, co? Jak myślicie? Jest ich sporo. Wow. Dobra, słuchajcie, przebiegnijmy się. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Wow, faktycznie to od tego expa. Za dużo buteleczek tam jest. Co się dzieje? Jakie lagensy? O, ej, ja bym chciał to wyłączyć w jakiś sposób. Nie mogę nic zrobić, widzowie, rosnę jak opętany normalnie. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Jak widzicie, wow, jestem mega ogromny. Szkoda, że tego expa tak mi dużo zlagowało. Patrzcie na to, jakie rosnę, jeszcze większy. Wow, słuchajcie, jestem ogromny. O nie, jeszcze rosnę. 125 level. Puh. Co się dzieje, jakie lagi. Normalnie nie mogę w to uwierzyć. Słuchajcie, nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Dlatego musimy załadować świat na nowo. Jojku, to jest ogromne wszystko. Ej, spadam gdzieś, halo, gdzie ja jestem? Czy ja jestem na świecie? Czy ja latam? Tego nie wiem. Widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Widzimy się już w kolejnych filmach. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. 125 level to trochę za dużo. Wow, ten świat jest ogromny.